Skarbiec koronny to wystawa w Zamku Królewskim na Wawelu, zawierająca zbiór pamiątek pozostałych po panujących królach Polski. Sala Kazimierza Wielkiego to pozostałość reprezentacyjnego apartamentu mieszkalnego z czasów ostatnich piastów, z pierwszej połowy XIV wieku. Masywny filar wznoszący się na środku w tej gotyckiej wieży mieszkalnej nazywany jest Kurzą Nogą. Dziś jest to pierwsza sala skarbca, zawiera ekspozycję klejnotów, m.in. gemma Landskoronskiego, romański wisior znaleziony na Wawelu, średniowiecznych naczyń liturgicznych, preciozów związanych z władcami Polski, a także paradne naczynia i zegary oraz odznaki polskich orderów Orła Białego i Świętego Stanisława. Ekspozycja na parterze w północno-wschodnim narożniku zamku nawiązuje do mieszczącego się tu skarbca koronnego, widomego znaku suwerenności Królestwa Polskiego. Od XIV wieku w skarbcu przechowywano insygnia władzy królewskiej, koronę, berła, jabłka, miecz zwany szczerbcem, a także rozmaite precjoza i osobliwości składające się na oficjalny majątek państwa. Niestety w 1795 roku Prusacy włamali się do pomieszczeń skarbca, rabując prawie doszczętnie jego zawartość i częściowo niszcząc. Po zniszczeniu insygniów koronacyjnych przez Prusaków i zatraceniu niemal wszystkich skarbcowych precjozów, obecna ekspozycja może jedynie nawiązywać do dawnej świetności tego miejsca. Gromadzi bardzo znaczące dzieła sztuki i pamiątki historyczne, w tym kilka pozostałości z dawnego zasobu skarbca koronnego na czele ze szczerbcem, najważniejszą polską pamiątką historyczną. W sali z paradną bronią pomieszczono przede wszystkim część łupów z XVII-wiecznych kampanii wojsk polskich, w tym trofea z Odsieczy Wiedeńskiej z 1683 roku. Głównie kunsztownie dekorowane rzędy na konie i siodła, pochodzące z najwybitniejszych warsztatów tureckich, perskich, a także wykonane w Polsce. Można też podziwiać militaria ze zbrojowni Jana III Sobieskiego w Żółkwi. Sala wieży Zygmunta III, wzniesionej około 1600 roku, jest miejscem ekspozycji oznak zaszczytnych Jana III Sobieskiego. Płaszcza kawalera Orderu Świętego Ducha, otrzymanego od króla Francji Ludwika XIV, oraz kapelusza i miecza z daru papieża Innocentego XI. Sala Jadwigi Jagieły w pawilonie gotyckim z końca XIV wieku, nazwanym nieco później wieżą duńską, mieści najcenniejsze uratowane relikwy pierwotnego skarbca. Szczerbiec, czyli miecz koronacyjny królów Polski oraz miecz Zygmunta I Starego.
Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.